Seryjny gwałciciel atakuje w okolicach Toronto. Cierpienia ofiar świadczyły, że był to prawdziwy sadysta. Kilka lat później giną nastolatki w innym kanadyjskim mieście. Zbrodniarz nie tylko zabił dziewczynę, ale pociął jej ciało. Strach ogarnął południowe Ontario. Krwawy trop doprowadza policję do niezwykłych sprawców, uroczej pary nowożeńców. Ciężko zrozumieć, jak mogli popełnić tak potworne zbrodnie. Znęcała się nad młodszą siostrą, przerażające. To jedna z najbardziej ponurych historii w dziejach Kanady. Ken i Barbie, zbrodnicza para. Sobota 29 czerwca 1991 roku. W pobliżu miasta St. Catharines w Ontario wędkarze dokonali straszliwego odkrycia. W jeziorze Gibson dostrzegli wystające z wody bloki betonu. Gdy podeszli bliżej, odkryli, że wystają z nich ludzkie szczątki. Policja okręgu Niagara przeszukała mętne wody i odkryła w sumie 8 bloków. W każdym tkwiły kawałki ciała. Ustaliliśmy, że była to kilkunastoletnia dziewczyna. Ofiarą okazała się 14-letnia Leslie Mahaffey z pobliskiego Burlington, zaginiona od 2 tygodni. W dniu znalezienia jej ciała pewna młoda para wzięła ślub w oddalonym o 25 km mieście Niagara. Ceremonia skończyła się przejażdżką stylową karetą. Wyglądało to jak ślub z bajki, ale przyjaciele i krewni nowożeńców wiedzieli, że nie wszystko jest tak urocze. 21-letnia Carla Homolka i 26-letni Paul Bernardo byli piękną parą, choć Paul miał opinię niewiernego partnera. Nikt nie wiedział, że prawda jest znacznie gorsza. 16 kwietnia 1992 roku. Niespełna rok po ślubie Paula i Carly, 15-letnia Kristen French znika z domu w St. Catharines. 2 tygodnie później jej rodzice poznają straszną prawdę. Zbieracz złomu znajduje ciało ich córki w rowie przy drodze do Burlington. Kristen została zgwałcona, pobita i uduszona. Ciało leżało niedaleko cmentarza, na którym spoczywały szczątki Leslie Mahaffey. Sprawę zbadał profiler FBI Greg McCrary. Policja uznała, że obie zbrodnie są powiązane. To nie były zwykłe zabójstwa. Porwano i zabito młode dziewczyny. Okoliczności były intrygujące. Jedną porwano w Burlington, a ciało odkryto w St. Catharines. Z drugą było na odwrót. Zbrodniarz mieszkał gdzieś w tym rejonie. Lokalizacja ciał i bezwzględność zabójcy kazały przypuszczać, że nie był to nowicjusz. Tego nie zrobił początkujący zbrodniarz, tylko ktoś, kto się tym zajmował od lat. Policja wiedziała, że zabójca miał wspólnika, bo według świadków ofiara tuż przed zniknięciem rozmawiała z dwójką osób. Ale nikt nie przypuszczał, że trop doprowadzi do uroczej pary nowożeńców. Wyglądali atrakcyjnie, byli inteligentni, zakochani. Ciężko zrozumieć, jak mogli popełnić tak potworne zbrodnie. Później okaże się, że mają na sumieniu nie tylko zabójstwa obu dziewcząt, ale też śmierć siostry Carly i serię kilkunastu gwałtów w południowym Ontario. Na jaw wyjdą inne aspekty sprawy, nieudolność policji w ściganiu sprawców oraz obsesyjna natura ich związku. Gdy Carla poznała Paula, była 17-letnią uczennicą pracującą dorywczo w sklepie zoologicznym.
23-letni Paul kończył studia na Uniwersytecie Toronto. 17 października 1987 roku Karla z koleżanką były na targach żywności dla zwierząt w Scarborough koło Toronto. Jadły kolację w hotelowej restauracji, gdy wszedł tam Paul. Gdy Bernardo wszedł i zobaczył Karlę, między obojgiem, jak to opisała koleżanka, jakby zaiskrzyło. To była miłość, a może tylko pożądanie, od pierwszego wejrzenia. Paul miał prawie 1,90 m wzrostu, chłopięcy wygląd i miły uśmiech. Karla straciła dla niego głowę. Kilka godzin później kochali się w jej hotelowym pokoju. Karla była bardzo niepewna siebie i szukała silnego mężczyzny. Wzajemna fascynacja uruchomi spiralę zdarzeń o potwornych konsekwencjach. Związek, pozornie jak z bajki, stał się zbrodniczą spółką. Dla Karli 23-letni Paul Bernardo był mężczyzną ze snów. Miał swoje mroczne sekrety, ale zrobiłaby dla niego wszystko. Najstarsza z trzech sióstr, Karla, była ładną i lubianą dziewczyną z St. Catharines w stanie Ontario. W szkole średniej miała kilku chłopców, lecz żaden nie dorównywał Paulowi. Starszy od niej o 6 lat był uosobieniem jej marzeń. Zachwycała się jego pewnością siebie i urodą. On też był nią zachwycony. Trafił idealnie. Znalazł w niej pokrewną duszę. Była gotowa zrobić dla niego wszystko i wkrótce to udowodniła. Najmłodszy z trójki rodzeństwa, Paul, był uroczym chłopcem o miłym uśmiechu. Uśmiech skrywał urazy wyniesione z trudnego dzieciństwa. Matka go tyranizowała. Gdy miał 16 lat, odkrył, że nie jest naturalnym dzieckiem swojego ojca. Już wtedy lubił podglądać rozebrane kobiety z sąsiedztwa. Z czasem skłonność ta przerodziła się w coś znacznie gorszego. Miał zaburzenia w sferze psychoseksualnej. Oględnie mówiąc, nie był zainteresowany zgodą kobiety na odbycie stosunku. Młody Bernardo ukrywał swoje seksualne skłonności. W roku 83 rozpoczął studia na Uniwersytecie Toronto w Scarborough. Był lubiany przez kolegów. To przerażające, że on wygląda tak normalnie. To typowe dla psychopatów. Mają wiele uroku i są bardzo towarzyscy. Dziewczyny, z którymi umawiał się w koledżu, zrywały z nim, bo w relacjach seksualnych był zbyt agresywny. Zaczął dopuszczać się przemocy wobec kobiet. Podrywał je w barach i dyskotekach i uprawiał z nimi seks, zmuszając je, by spełniały jego zachcianki. Wiosną 1988 roku po ulicach Scarborough krążył groźny gwałciciel. Do maja zaatakował 7 kobiet. Ostrzegliśmy kobiety, żeby nie wychodziły same po zmroku. Napastnik atakował kobiety wysiadające z autobusu lub spacerujące w parku, zaciągał w krzaki i gwałcił. Działał już od roku i zachowywał się coraz brutalniej. Media nazwały go potworem ze Scarborough. Zmuszał ofiary do seksu oralnego i sodomii, czasem je bił. Wszyscy o nim wiedzieli i mieli się na baczności. Dla młodych kobiet był niczym koszmar z horroru. Niektóre niestety dobitnie się o tym przekonały. Policja Toronto zebrała zeznania ofiar, ale nie umiały one dokładnie opisać gwałciciela. Były atakowane od tyłu i nie mogły zobaczyć jego twarzy. Wiedziały tylko, że jest młody i przystojny i że ma jasne włosy. Policja odkryła inną, charakterystyczną cechę napaści. Gwałciciel zmuszał kobiety, by nazywały same siebie wulgarnymi słowami.
Policja nie znalazła gwałciciela, choć prowadziła szeroko zakrojone śledztwo. Pobrała ponad 100 próbek DNA od podejrzanych mężczyzn. Jesienią 1988 roku na prośbę policji z Toronto sprawę zbadał profiler FBI Greg McCrary. Przez kilka miesięcy analizował raporty policyjne, wykrywając 4 dalsze przypadki ataków potwora ze Scarborough. Gwałciciel miał skłonność do przemocy, a nawet sadyzmu. Tacy ludzie zdarzają się rzadko, ale za to są bardzo niebezpieczni. McCrary wiedział, że ataki będą coraz groźniejsze. Kobiety były traktowane coraz brutalniej. Rosła groźba, że w końcu dojdzie do zabójstwa. Wszyscy się tego obawialiśmy. Seryjny gwałciciel to człowiek, u którego sfera psychoseksualna jest wypaczona. Atakuje coraz gwałtowniej i będzie to robił tak długo, dopóki nie zostanie schwytany. Greg McCrary opracował profil osobowy zbrodniarza. To był sprytny, inteligentny psychopata o sadystycznych skłonnościach. Mieszkał w rejonie Scarborough, przypuszczalnie w rodzinie, może na jej utrzymaniu. Miał 20 kilka lat i gwałtowne relacje z bliskimi kobietami. Gdy Paul Bernardo i Carla Homolka spotkali się jesienią 1987 roku, potwór ze Scarborough miał na koncie 3 ataki. Carla nie miała pojęcia, że to sprawki jej ukochanego. Paul przynosił jej kwiaty i prezenty, był dla niej miły. Miał ciekawą osobowość i był świetnym kochankiem. Carla była nim zachwycona. Związek szybko pogłębiał się w sferze fizycznej i psychicznej. Przez 1,5 roku Paul jeździł do Carli kilka razy w tygodniu, pokonując 130 kilometrów. Jej bliscy uwielbiali go, choć był od niej 6 lat starszy. Uznali go za świetnego partnera dla Carli. Wiosną 1989 roku Carla skończyła szkołę średnią. Jesienią tego roku wyznała przyjaciółce, że Paul na nią krzyczy. Jednak łatwo mu wybaczała. W grudniu odbyli romantyczną wycieczkę nad wodospad Niagara. Paul poprosił ją o rękę, od razu się zgodziła. Jej rodzice cieszyli się wraz z nią. Był przystojny, miał dobry zawód księgowego i dyplom Uniwersytetu Toronto. Z tymi atutami wydawał się wymarzonym zięciem. Zaplanowali ślub na wiosnę 1991 roku. 29 maja 1990 roku policja ujawniła portret pamięciowy potwora ze Scarborough. Portret powstał podczas prac nad profilem, na podstawie zeznań jednej z ofiar. Ujrzawszy portret, przyjaciele Paula Bernardo byli zdumieni. Jego bliski przyjaciel zadzwonił na policję w Toronto, mówiąc: ten człowiek to wykapany Paul Bernardo. Wiosną 90 roku w Scarborough obok Toronto wciąż grasował gwałciciel. Policja opublikowała jego portret pamięciowy. Wkrótce rozdzwoniły się telefony. Typ podejrzany o kilkanaście gwałtów okazał się bardzo podobny do Paula Bernardo. Do listopada kilka osób, w tym przyjaciel Paula, podało policji jego nazwisko. Policja przesłuchała Paula i pobrała od niego próbkę DNA. Wysłana do laboratorium kryminalistyki w Toronto trafiła na półkę obok setek innych próbek. Pamiętajmy, że w tych czasach technika badania DNA nie była jeszcze zbyt rozwinięta. Dziś testy robi się bardzo szybko. Po przesłuchaniu Paul przeniósł się ze Scarborough do St. Catharines. Z narzeczoną Carlą Homolką zamieszkali w domu jej rodziców.
Napaści w Scarborough nagle ustały, za to do podobnych incydentów doszło w St. Catharines. Karla i jej bliscy nie podejrzewali Paula, uwielbiali go. 15-letnia siostra Karli, Tammy, widziała w nim starszego brata. Wkrótce miała paść ofiarą jego żądzy. Wcale nie zachowywał się jak brat. Przyglądał się jej i ślinił się na myśl, że jest dziewicą, nie to co Karla. Paul zażądał od Karli rekompensaty za to, czego mu nie dała. Karla nie była dziewicą, gdy ją poznał, i teraz Tammy miała za to zapłacić. Chcąc przypodobać się Paulowi, Karla zgodziła się pomóc mu zgwałcić siostrę. Uroiła sobie, że dziewictwem Tammy okupi jego brak u siebie. To miał być jej gwiazdkowy prezent dla narzeczonego. 23 grudnia 90 roku. Gdy rodzina Homolków poszła spać, Paul i Karla zaprosili Tammy do swojego pokoju na drinka. Tammy nie wiedziała, że w drinku są pigułki usypiające zdobyte przez Karlę. Lek uspokajający dla zwierząt miał ją uśpić tak, by Karla i Paul mogli się zabawić. Karla miała jeszcze jeden środek skradziony z kliniki weterynaryjnej, w której pracowała. Nasączyła szmatę halotanem i położyła siostrze na twarzy, gdy Paul ją gwałcił. Nakręcili całą scenę kamerą wideo. Reszta rodziny smacznie spała. Ludzie na ogół kręcą scenki takie jak święta rodzinne czy urodziny dzieci. Paul lubił rejestrować swoje seksualne wyczyny. Paul kazał Karli przyłączyć się do zabawy. Na taśmie widać, jak Paul gwałci Tammy przy czynnym udziale Karli. Impreza skończyła się tragicznie. Tammy nagle zaczęła wymiotować i dławić się. Paul i Karla ubrali ją, ukryli kamerę i wezwali pogotowie. Sanitariuszom powiedzieli, że ratowali dziewczynę, gdy ta zasłabła po wypiciu drinka. Tammy trafiła do szpitala, gdzie w wigilijny poranek zmarła. Nikomu nawet nie przyszło do głowy, że zabiła ją jej własna siostra. Lekarze odkryli na twarzy zmarłej dziwne ślady, bo halotan wywołał oparzenia, jednak uznali, że śmierć miała przyczynę naturalną. Paul i Karla zeznali, że ślady powstały, gdy ratowali Tammy. Rodzice Karli uznali śmierć najmłodszej córki za wypadek, coś, co może się przytrafić nastolatce. Wszyscy kiwali głowami. Cóż za tragiczna śmierć. Tak to jest, gdy dzieci piją i biorą narkotyki. Miesiąc później Karla i Paul przeprowadzili się do własnego mieszkania. Wynajęli bungalow w Port Dalhousie, miasteczku obok St. Catharines. Z pozoru byli wzorową parą, ale za zamkniętymi drzwiami Paul traktował Karlę brutalnie. Ujawnił, że jest gwałcicielem ze Scarborough i zaczął się nad nią znęcać. Karla bała się od niego odejść, bo zagroził, że powie jej rodzicom, jaką rolę odegrała w śmierci Tammy. Mamy tu zbrodniarza, który prośbą i groźbą nakłonił kobietę do tego, żeby nie tylko została wspólniczką w jego zbrodniach, ale odgrywała w nich poważną rolę. Próbka DNA, którą Bernardo oddał policji 2 miesiące wcześniej, wciąż nie została zbadana. Gdy zbrodniarz zetknie się z policją i nie trafi za kraty, robi się pewny siebie. Wierzy, że jest sprytniejszy od glin. 15 czerwca 91 roku Paul obudził Karlę w środku nocy. Miał dla niej niespodziankę. 14-letnią Leslie Mahaffey, którą porwał sprzed jej domu. Zwabił ją do wozu, proponując papierosa.
Narzeczeni kilkakrotnie zgwałcili dziewczynę, nagrywając wszystko na wideo. Następnej nocy udusili ją, a ciało pocięli i umieścili w blokach betonu, które zatopili w jeziorze Gibson. Do ślubu pozostały 2 tygodnie. Związek Paula i Carly był skrajnie destrukcyjny. Jedno zachęcało drugie do najgorszych ekscesów. Robili rzeczy, o jakich wcześniej im się nie śniło. 29 czerwca 1991 roku Paul Bernardo i Carla Homolka wzięli ślub w obecności ponad 100 osób, przyjaciół i członków rodzin. Tego samego dnia wędkarze odkryli pocięte szczątki 14-letniej Leslie Mahaffey, ukryte w blokach betonu. Sprawa wzbudziła przerażenie w całym regionie. To był koszmar. Zbrodniarz nie tylko zabił młodą dziewczynę, ale pociął jej ciało. Potraktował ją w potworny sposób. W południowym Ontario zapanował strach. Przez cały następny rok policja okręgu Niagara szukała zabójcy nastolatki. Poprosiła o pomoc profilera FBI Grega McCrary, który 2 lata wcześniej pomagał w sprawie gwałciciela ze Scarborough. Nie miał on podstaw do łączenia gwałtów z zabójstwem Leslie Mahaffey. Policja w Toronto nie wiedziała też o incydentach w St. Catharines. McCrary nie dostał wielu ważnych informacji. Szkoda, iż nie wiedziałem, że gwałtów było znacznie więcej. Gdybym o tym wiedział, może bym to jakoś powiązał. Gdy policja z Niagary szukała zabójcy Leslie, Carla cieszyła się rolą żony. Jednak szybko odkryła, że mąż wcale nie wyrzekł się młodych dziewic. Przeciwnie, łaknął ich coraz mocniej. Wkrótce po ślubie zażądał, żeby zaprosiła przyjaciółkę zmarłej siostry, bo chciał się z nią zabawić w ten sam sposób, co z biedną Tammy. Przez następny rok Carla zwabiała dziewczęta do ich domu, gdzie później je usypiali i gwałcili. W przeciwieństwie do Tammy, budziły się później, ale nie wiedziały, co je spotkało. Część gwałtów została sfilmowana. Pozował na wielkiego macho i przywiązywał do nagrań wielką wagę. Były jego trofeami, dowodami jego męskich możliwości. Za wiedzą Carly, Paul nadal napadał kobiety w okręgu Niagara. 16 kwietnia 1992 roku oboje wyruszyli, żeby zdobyć kolejną seksualną niewolnicę. Kilka kilometrów od domu zobaczyli 15-letnią Kristen French, wracającą ze szkoły. Zaczaili się na nią na kościelnym parkingu. Carla, siedząca obok Paula w jego Nissanie, spytała dziewczynę: możesz nam pomóc znaleźć pewne miejsce? I wyjęła mapę. Biedna Kristen nie miała pojęcia, co ją czeka. Wzięli dziewczynę do auta i wrócili do swojego domu w Port Dalhousie. Wkrótce zgłoszono jej zaginięcie. Lokalna policja rozpoczęła poszukiwania. Mamy świadków, którzy widzieli, że Kristen porwano na parkingu. Świadkowie zeznali, że widzieli dziewczynę z pewną parą na kościelnym parkingu. Cała trójka miała odjechać beżowym Camaro. W sytuacji, gdy cały region ogarnęła powszechna panika, policja powołała specjalny zespół zajmujący się tylko tą sprawą we współpracy z Gregiem McCrarym. Wszędzie szukano beżowego Camaro, bo tak zeznali świadkowie. Policja nie wiedziała, że ślad był fałszywy. Bernardo miał złotego Nissana.
Nie pierwszy raz zeznania świadków okazały się nieprawdziwe, ale skoro był opis odjeżdżającego wozu, policja nie mogła tego zignorować. Media szybko powiązały zniknięcie Kristen z zabójstwem Leslie Mahaffey rok wcześniej. Od 15 lat byłem reporterem. Moje doświadczenie i instynkt mówiły mi, że w okolicy grasuje seryjny zabójca. To była poważna sprawa. Ojciec Kristen wystąpił na konferencji prasowej, zwracając się do zaginionej córki. Chcemy, żebyś wiedziała, że myślimy o tobie i zrobimy wszystko, żebyś szybko do nas wróciła. Greg McCrary opracował profil podejrzanego. To biały mężczyzna blisko trzydziestki, mający na koncie akty seksualnej przemocy i przypuszczalnie znęcający się nad najbliższą rodziną. Wiedząc, że porwania dokonały dwie osoby, McCrary chciał dopaść jedną z nich. Jeśli zdołamy wbić klin między nich, mogą się rozstać, a to ułatwi ich schwytanie. Polly i Carla więzili Kristen przez wiele dni, gwałcąc ją i torturując. Nagrania wideo tych scen trafiły do ich kolekcji. W końcu ją udusili. Ciało Kristen znaleziono 30 kwietnia. Bernardo porzucił je 50 km od St. Catharines w pobliżu Burlington. Leżało w rowie niedaleko cmentarza, na którym pochowano Leslie Mahaffey. Gdy policja szukała powiązań między zabójstwami, media szalały. Pisaliśmy tylko o tym, więcej niż inne gazety. Ludzie chcieli o tym czytać. Gdy media rozpisywały się o pościgu za zabójcą, Paul coraz brutalniej traktował Carlę. W styczniu 93 pobił ją tak, że trafiła do szpitala. W tym samym czasie próbki DNA pobrane dwa lata wcześniej w sprawie gwałciciela ze Scarborough zostały w końcu sprawdzone. Sprawcą gwałtów okazał się Paul Bernardo. Mieszkał teraz w odległym o 120 km Port Dalhousie, blisko miejsc, w których zginęły Kristen French i Leslie Mahaffey. To był moment, na który czekaliśmy. Bernardo okazał się gwałcicielem ze Scarborough. Mieszkał teraz tutaj, więc stał się głównym podejrzanym także w tej sprawie. Bernardo przesłuchano dwa lata wcześniej, bo skojarzono go z portretem pamięciowym gwałciciela. Wtedy też pobrano jego DNA. Był bardziej bezczelny i agresywny, niż można by sądzić. Może dlatego tak długo się wymykał. Gdy śledczy powiązali obie sprawy, Alan Kearns dostał cynk swojego życia. Powiedział: wyjmij akta potwora ze Scarborough. Powiedziałem: nie, teraz piszemy tylko o zabójstwach Kristen i Leslie. Odrzekł: wyjmij. To zrobił ten sam facet. Oniemiałem. Miałem wielką sprawę. Styczeń 93 roku, Port Dalhousie w Ontario. Paul Bernardo pobił żonę Carlę tak, że trafiła do szpitala. Miała podbite oczy, złamane żebro i liczne drobne obrażenia. Po dwóch latach małżeństwa postanowiła odejść. Akurat w tym czasie policja z Toronto zaprosiła ją na rozmowę. Z dwuletnim opóźnieniem ustalono, że gwałcicielem ze Scarborough był jej mąż Paul. Policja podejrzewała go też o zabójstwa Kristen French i Leslie Mahaffey, ale nie miała dowodów.
Karle przesłuchał specjalny zespół powołany do wyjaśnienia tych zbrodni. Myślała, że chodzi o ostatnie pobicie. Śledczy przesłuchali ją bardzo sprytnie. O nic jej nie oskarżali, ale sama milcząca obecność tylu policjantów wystarczyła, by zrozumiała, że jest w matni. Po przesłuchaniu Karla załamała się i wyznała całą prawdę swoim rodzicom. Bała się, że policja wie już o zbrodniach, jakie popełniła z mężem. Wzięła adwokata i powiedziała mu, że Paul to gwałciciel ze Scarborough. Przyznała się też do udziału w zabójstwach Leslie Mahaffey, Kristen French i swojej siostry Tammy. Była gotowa obciążyć męża, jednego z najgorszych zbrodniarzy w dziejach Kanady. W zamian żądała łagodnego wyroku dla siebie. Prokuratura przystała na układ. Wszyscy chcieli pełnego wyjaśnienia sprawy tych zbrodni i skazania głównego sprawcy. Karla złożyła szczegółowe zeznania. Potwierdziła, że Bernardo był gwałcicielem oraz zabójcą trzech dziewcząt. Twierdziła, że zmusił ją do udziału w zbrodniach wbrew jej woli. Powiedziała też policji o taśmach wideo znajdujących się w ich domu. Gdy skończyła, każdy odetchnął. Wszystko logicznie pasowało. Widać było rosnącą spiralę zbrodni, która zaczęła się od pierwszych napaści w Scarborough. Rozeszła się wieść, że policja jest bliska wyjaśnienia trzech głośnych, nierozwiązanych spraw – gwałtów w Scarborough oraz zabójstw Kristen French i Leslie Mahaffey. Policja musiała działać szybko, żeby Paul Bernardo nie uciekł. 17 lutego 1993 roku aresztowano go. Śledczy zaczęli przeszukiwać jego dom w Port Dalhousie. Potwierdzam, że mamy nakaz rewizji domu. Prace już się rozpoczęły. Mimo 2,5-miesięcznych poszukiwań, policja nie znalazła taśm z nagraniami zbrodni, o których mówiła Karla. Jeśli prokuratura chciała postawić Paula Bernardo przed sądem, miała tylko zeznania Karli. Ta była gotowa wyznać wszystko, co wie na temat zbrodni, więc jej obrońca bez trudu wynegocjował korzystny układ. Dogadali się z Karlą, bo nie mieli innego wyjścia. Nie mieli dowodów rzeczowych przeciwko Paulowi Bernardo. W zamian za zeznania obciążające męża, Karla mogła liczyć na łagodny wyrok. Układ pozostał dla opinii publicznej tajemnicą. 28 czerwca 1993 roku Karla stanęła przed sądem. Dziennikarze mogli poznać tylko sentencję wyroku. Niezwykłe dla prawa kanadyjskiego ograniczenia wzburzyły reporterów. Media zaczęły spekulować na temat tego, co przed nimi ukryto, i zrobił się wielki szum. Powszechnie mówiono o naruszeniu prawa obywateli do informacji. Nagle zrozumieliśmy, jak poważna to sprawa i z jak brutalnym i bezwzględnym zbrodniarzem mamy do czynienia. Obrońca Karli przedstawił ją jako żonę zmuszaną przez męża do udziału w jego zbrodniach. Za pomoc w zabójstwach Kristen French i Leslie Mahaffey otrzymała dwie kary po 12 lat więzienia. Miała je odbywać równocześnie. Z pewnością był to układ stulecia. Opinia publiczna nie wiedziała, jak bardzo Karla była zamieszana w oba zabójstwa. Łagodny wyrok wzbudził spekulacje na temat zawartego układu. Aktu oskarżenia nie ujawniono, więc wszyscy się zastanawiali, co właściwie zrobiła. Według władz zachowanie tego w tajemnicy było niezbędne dla właściwego przebiegu procesu Paula Bernardo.
Opinia publiczna była podzielona. Niczego nie wiemy. To kpiny, niesprawiedliwość. Wystarczy mi, że zapadł wyrok. Nie chcę wiedzieć, co te dziewczyny przeszły. Karla Homolka trafiła do więzienia dla kobiet w Kingston. W sierpniu 1993 roku wystąpiła o rozwód. Dwa lata później świadczyła przeciwko Paulowi. Opinia publiczna w końcu poznała szokujące szczegóły zbrodni. Sprawa wzbudziła sensację nie tylko ze względu na brutalność mordów, ale też dlatego, że nikt nie mógł zrozumieć, jak atrakcyjny mężczyzna i piękna kobieta mogli wspólnie robić takie rzeczy. Mówiono o nich Ken i Barbie i to o czymś świadczy. Mroczne sekrety Kena i Barbie miały jednak zostać wyjaśnione, bo zaginione taśmy odnalazły się. 18 maja 1995 roku, Toronto. Początek procesu Paula Bernardo, jednego z najgłośniejszych w dziejach Kanady. Ludzie stali godzinami, żeby wejść na salę sądową. Paul nie przyznał się do popełnienia żadnego z zarzucanych mu czynów, zabójstw, porwań i gwałtów. Jego była żona Karla odpowiedziała już za współudział w zbrodniach. W zamian za obciążenie Paula dostała złagodzony wyrok 12 lat więzienia. Tuż przed procesem prokuratorzy dostali potężne dowody rzeczowe. 6 taśm znalezionych w domu małżonków. Po raz pierwszy mieli dowody nie tylko przeciwko Paulowi, ale i Karli. Ku zdziwieniu sądu taśmy ujawniły inny przebieg zdarzeń. Karla kłamała w kwestii swojego uczestnictwa w zbrodniach. Okazało się, że brała w nich czynny udział. Gdyby taśmy znaleziono wcześniej, nie wykpiłaby się tak łatwo. Taśmy były bardzo obciążającym dowodem. Pokazały Karlę gwałcącą własną siostrę. Kamera zapisała przebieg gwałtu. Starsza siostra znęcała się nad młodszą. Nikt nie przystawił jej rewolweru do skroni. Bawiła się w najlepsze. Było w tym coś chorobliwego. Obrońca Bernardo twierdził, że jego klient nie popełnił żadnych zabójstw. Jeśli się bliżej przyjrzymy sprawie, zobaczymy, że owszem, atakował kobiety, ale ich nie zabijał. Dopiero gdy pojawiła się Karla, doszło do zabójstw. Paul od początku twierdził, że on tego nie robił. To Karla zabijała. Dziewiętnastego czerwca Karla Homolka zaczęła zeznawać przeciwko byłemu mężowi. Twierdziła, że jest niewinną ofiarą i że to Bernardo popełnił wszystkie 3 zabójstwa. Gdy obrońca odtworzył taśmy ukazujące, że brała w nich czynny udział, powołała się na zespół maltretowanej żony, co wzbudziło oburzenie obrońcy. Nie twierdzę, że nigdy jej nie uderzył. Ale z pewnością nie można jej uznać za maltretowaną żonę. Zespół maltretowanej żony dotyczy kobiet silnie kontrolowanych psychicznie przez mężów. Karla była raczej wspólniczką w zbrodniach, a nie ofiarą. Proces Paula Bernardo trwał 4 miesiące. Sędzia nakazał, by taśmy pokazano tylko przysięgłym. Publiczność mogła wysłuchać ścieżki dźwiękowej. Jako reporter żałowałem, że nie zobaczę taśm. Jako człowiek odczuwałem ulgę. Ścieżka dźwiękowa ujawniła, że Paul
nie zmienił się od czasu gwałtów w Scarborough. Kazał ofiarom mówić to, co chciał usłyszeć, że jest ich panem i władcą. Po wysłuchaniu wszystkich zeznań przysięgli, 8 mężczyzn i 4 kobiety, 8 godzin dyskutowali nad werdyktem. 1 sierpnia 1995 roku 31-letni Paul Bernardo został uznany za winnego wszystkich zarzucanych mu zbrodni, w tym zabójstw 15-letniej Kristen French i 14-letniej Leslie Mahaffey. Rodzice dziewcząt byli zadowoleni z wyroku, choć ich koszmar wcale się nie skończył. Wyrok nie przywróci Leslie życia. Bernardo otrzymał karę dożywocia z możliwością zwolnienia warunkowego po 25 latach. Wkrótce po procesie przyznał się do nieumyślnego zabójstwa Tammy Homolki i 14 gwałtów w Scarborough. Wtedy sąd odebrał mu prawo do warunkowego zwolnienia. Pozostała nierozwiązana kwestia zbyt łagodnego wyroku dla Carly. Wielu ludzi było oburzonych, że wykpiła się tak tanim kosztem. Według mnie to psychopatka gorsza nawet od Paula. Choć Carla skłamała na temat swojej roli w zabójstwach, prokuratura postanowiła nie podważać zawartego z nią układu. Nie jestem prawnikiem, ale myślę, że skoro układ został zawarty, klamka zapadła. To był najgorszy układ sądowy w dziejach Kanady. Media nazwały go umową z diabłem. Kontrowersje wokół zbrodni Paula i Carly nie zniknęły po wydaniu wyroków. Po roku ujawniono wyniki półrocznego śledztwa dotyczącego działań policji w tej sprawie. Okazało się, że popełniono wiele błędów. Bernardo uniknął schwytania, po prostu przenosząc się z miasta do miasta. Władze wprowadziły nowe procedury ścigania seryjnych zbrodniarzy. Poprawiono komunikację między różnymi jednostkami policji. Lipca 2005 roku 35-letnia Carla wyszła na wolność, spędziwszy 12 lat za kratami. Odsiedziała pełny wyrok, choć wielu wciąż uważa, że była w więzieniu zbyt krótko. Uważam, że wykpiła się tanim kosztem. Za swoje zbrodnie zasłużyła na znacznie większą karę. Cóż, miejmy nadzieję, że nikogo już nie skrzywdzi. Nie mogąc wrócić do St. Catharines, Carla postanowiła przenieść się do francuskojęzycznego Montrealu. W Quebecu nikt jej raczej nie znał, więc mogła spróbować na nowo ułożyć sobie życie i to właśnie zrobiła. Carla mówi, że wciąż śnią się jej koszmary i że gryzie ją sumienie. Myślę, że należy ją obserwować. Kto wie, co siedzi w jej głowie. W lutym 2007 roku, 2 lata po wyjściu z więzienia, Carla urodziła syna. Czekają ją trudne chwile. Jak pogodzi się z tym, co się stało? I jak wytłumaczy dziecku, co zrobiła? Wróciła do społeczeństwa i mam nadzieję, że dla swojego i naszego dobra znajdzie sobie w nim miejsce. Z mojego punktu widzenia odsiedziała swoją karę, więc ma prawo żyć teraz, jak chce. Czy chciałbym ją mieć za sąsiadkę? Nie. Wersja polska Toja Studios. Tekst Marek Baran. Czytał Stanisław Kwaśniak.